Strzelanina na ulicach Sydney. Nie żyją dwie osoby. Australijska policja i media doniosły, że dwie osoby nie żyją po strzelaninie, do której doszło przed kwaterą główną policji w New South Wales w Sydney. O 4:45 po południu mężczyzna śmiertelnie postrzelił policyjnego specjalistę IT na Charles Street, tuż obok kwatery policji. Następnie napastnik wystrzelił kilkukrotnie w kierunku drzwi wejściowych do budynku, z którego po chwili wybiegło kilku ochroniarzy i policjantów, którzy zaczęli strzelać do napastnika. Ubrany na czarno mężczyzna został zastrzelony. Przyczyny ataku pozostają nieznane.